Teraz zapraszamy serdecznie do zajęcia miejsc po posileniu się. Myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby wysłuchać kolegi od nas z Katedry Sztucznej Inteligencji, doktora Łukasza Augustyniaka, który poopowiada nam troszkę na temat wykorzystania chatbotów na uczelni i o projekcie Unite. Także Łukaszu, zapraszam. Ja sobie stanę. Dobrze. Mam nadzieję, że tutaj słychać. Ja sobie stanę tak, żebym widział, bo będziemy mieli za chwilkę dwa wideo, na którym nagrałem po prostu to, jak działa w tym momencie system. Niestety nie wierzyłem w internet na konferencji i wolałem nagrać, a nie pokazywać live demo. Także poczekajmy, jak tylko się pojawi i zaczniemy sobie. Będę zatrzymywać tak, żeby też pokazać, jak to wygląda. I czekamy. To tak naprawdę wiem, że w tytule prezentacji była informacja o tym, że będziemy mieli do czynienia z... Jak musimy zatrzymać? Będziemy mieli do czynienia z chatbotami, ale najpierw chciałbym powiedzieć troszeczkę, dlaczego tutaj akurat pojawił się Unite i dlaczego te widoki, które teraz są ważniejsze niż chat tak naprawdę. Bo Unite to jest taka połączenie wielu uniwersytetów, czyli taka sieć uniwersytetów w Europie, która tam chyba w 2018 roku pierwsze 7 uniwersytetów zawiązała taką współpracę, żeby po prostu międzynarodowe projekty robić, żeby wymieniać się studentami, żeby wymieniać się informacjami, jak prowadzić naukę, studia, jak tworzyć plany pracy dla studentów między innymi też. I Politechnika dołączyła w 2022 roku i wtedy podczas jednej z rozmów po dołączeniu zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy po prostu wykorzystać to, że Katedra Sztucznej Inteligencji zajmuje się sztuczną inteligencją i dołączyliśmy do Unite'a, czyli jak moglibyśmy sprawić, żebyśmy w jakiś sposób wsparli naukowców, którzy są w Unite'cie, tak żebyśmy po prostu mogli łatwiej znaleźć na przykład naukowców z innych uniwersytetów robiących coś podobnego do nas albo naukowców robiących coś, co po prostu pasuje do programu, do grantu, który chcielibyśmy napisać międzynarodowego. Czyli tak naprawdę wtedy powstał pomysł po pierwsze zbudowania bazy naukowców dla wszystkich 9 uniwersytetów i jakiejś reprezentacji w taki sposób, żebyśmy mogli po prostu przeszukiwać tą bazę. Nie tylko termami standardowo, ale po prostu żebyśmy też mogli opisać sobie albo na przykład kawałek opisu grantowego wrzucić do takiej wyszukiwarki, żebyśmy po prostu dostali naukowców pasujących do opisu. Czyli zaczęło to brzmieć jak semantyczna wyszukiwarka. I tutaj macie opis tak naprawdę jak Unite działa, jakie są uniwersytety w tym konsorcjum. I gdybyśmy przeszli dalej, to co też bardzo istotne dla nas było na początku, jak w momencie, kiedy udało nam się zebrać ponad 70-tysięczną bazę naukowców z tych wszystkich 9 uniwersytetów, nie wszystkie są równo dobrze reprezentowane, no bo niestety nie ma jednej takiej prostej bazy, z której można byłoby skorzystać, więc musieliśmy tutaj połączyć z kilku miejsc informacje. I pierwsza rzecz, którą można zobaczyć, to tutaj mamy reprezentację wszystkich naukowców, których mamy w tym momencie w bazie, czyli 70 tysięcy kropeczek. Każda kropka to jeden naukowiec opisany imieniem, nazwiskiem, informacjami bibliograficznymi, jakie publikacje napisał w ostatnich tak naprawdę wszystkich latach. To jest, mamy bazę, która jest aktualna do maja 2023 roku. I każda ta kropka tutaj jest w dwuwymiarowej przestrzeni, ale tak naprawdę ona jest opisana jakimś dużym wektorem, tak żebyśmy mogli porównywać je pomiędzy sobą, czyli na przykład zobaczyć naukowców, którzy są podobni do siebie. Jak pójdziemy dalej, to zobaczymy, że jesteśmy w stanie zobaczyć, na przykład znaleźć osobę, która zajmuje się danym tematem i zobaczyć, czy z innych uczelni tak mamy podobne osoby, ale też tak tutaj. I zobaczcie Państwo, w legendzie mamy wszystkie uniwersytety. Każda też kropka tutaj, żeby łatwiej, czyli naukowiec jest opisany takimi słowami kluczowymi na podstawie publikacji, które opublikował w ostatnim czasie, tak żebyśmy wiedzieli, czym się ta osoba zajmuje, bo po prostu ja, jeżeli jej nie znamy, imię, nazwisko nam nic nie daje. Czyli widzimy tutaj na przykład osoby zajmujące się NLP. Czerwone kropki to są naukowcy z Politechniki i rzeczywiście dużo tutaj jest naukowców między innymi z Clarina zajmujących się NLP, ale są też naukowcy z innych uniwersytetów, z którymi potencjalnie moglibyśmy planować na przykład Clarin BIS PL2 po to, żeby po prostu rozszerzyć projekt. I rzeczywiście po przejrzeniu dlatego NLP, bo tutaj byłem w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście są rozsądni naukowcy, ale to samo możemy zrobić dla fizyki kwantowej, dla biologii, dla chemii, dla rzeczy, których pewnie ja się za bardzo nie znam,
ale naukowcy zajmujący się danym działką jak najbardziej są. Najwyżej też mamy opcję filtrowania po uniwersytecie. Takie standardowe rzeczy, ale po prostu czasami też na przykład chcieliśmy porównać sobie, zobaczyć, jak wygląda rozkład zainteresowań naukowych, bo tak naprawdę każdy naukowiec tutaj jest reprezentowany przez jakieś zainteresowania swoje naukowe. Jak wygląda takie porównanie na przykład dwóch uniwersytetów między sobą? Czy odtwarza się? Czy? To zaraz zobaczymy, jak wygląda takie porównanie. Możemy sobie porównać tak naprawdę każde pary czy trójki uniwersytetów. To się może przy takich bardzo dużych projektach przydać, jeśli chcielibyśmy zobaczyć, gdzie mamy pokrycie pomiędzy dwoma uniwersytetami albo trzema, żeby zobaczyć, że na przykład tutaj z tym uniwersytetem możemy robić coś związanego ze sztuczną inteligencją, z tym raczej z medycyną, tak żebyśmy po prostu mieli taką bardzo z wysokiego punktu widzenia porównanie uniwersytetów. Dobrze, coś się zawiesiło. Także tutaj jest też wyciągnięcie i porównanie sobie naukowców. W jaki sposób są reprezentowane ci naukowcy? Po prostu wzięliśmy publikacje, tytuły z abstraktami, zwektoryzowaliśmy je, czyli nadaliśmy reprezentację wektorową, czyli tak naprawdę to, co w tym momencie się w każdym wielkim modelu językowym, czyli modelu językowym dzieje, po to, żebyśmy po prostu byli w stanie porównywać tych naukowców. I w naszym przypadku tutaj zaczyna być ciekawy ten widok, ponieważ mamy coraz mniej kolorów, czyli coraz mniej uniwersytetów, czyli coraz łatwiej jesteśmy tak naprawdę porównywać pomiędzy sobą uniwersytety. To jest taki dobry, standardowy widok tak naprawdę przy takiej eksploracyjnej analizie danych. Także tutaj mamy na przykład Politechnikę z Katalonii i naszą Politechnikę porównaną, czyli możemy też zobaczyć, gdzie mamy po prostu klastry lepiej reprezentowane dla danej uczelni albo gdzie mamy pokrycie jakieś. I za każdym razem też możemy też oczywiście przybliżyć sobie, zobaczyć, jak wyglądają ci naukowcy, kto tam jest, czym się zajmuje. I to naprawdę bardzo nam może ułatwić po prostu znalezienie takich naukowców. Mam wrażenie, że znowu się coś zawiesiło. Możesz troszkę przyglądać? Nie wiem, dlaczego stoi. Jeszcze. Albo wróciło tak naprawdę chyba tu, gdzie było. No, może być tutaj. I oprócz tej wizualizacji też standardowo, jeżeli wiemy mniej więcej, kogo chcielibyśmy znaleźć, znamy jego zainteresowania badawcze, albo mamy tematykę grantu, to też możemy skorzystać z wersji takiej standardowej wyszukiwarki, do której po prostu na samej górze możemy wpisać zainteresowania badawcze. Możemy to wpisać bardzo takim językiem naturalnym, nie musimy się zastanawiać, jakie frazy semantycznie, jakie termy tak dokładnie chcielibyśmy wpisać. Może lepiej. I tutaj akurat wpisałem siebie też, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to, czym się zajmuję, jestem w stanie po prostu siebie znaleźć. No i przy okazji poniżej mamy wszystkich naukowców zajmujących się podobną tematyką. Z Włodkiem miałem też parę publikacji, więc akurat odpowiada do tego, co wpisałem. Oprócz tego, że wpisaliśmy sobie frazy, też możemy po roku ostatnich publikacji sobie, czyli naukowcy, którzy nadal aktywni są, na przykład możemy w ten sposób wyfiltrować albo zobaczyć, nie 20, ale 100 na przykład najbardziej podobnych naukowców. I też w ten sposób po prostu możemy sobie zbudować listę osób, z którymi chcielibyśmy się w takim projekcie Unite skontaktować co do nowego projektu. I teraz przejdziemy do drugiego wideo, w którym dopiero ta czatowa rzecz pojawia się, ponieważ tak naprawdę najwięcej czasu, żeby stworzyć takie rozwiązanie, gdzie mamy czat, który jest nam w stanie wyciągać z jakiejś bazy, w tym przypadku naukowców podobnych, to jest czas spędzony po prostu na przygotowaniu tej bazy, przetworzeniu, sprawdzeniu jakości danych, które mamy, zbudowanie silnika do wyszukiwania, a czatowa część to jest raczej ta część, w której tak naprawdę mamy interfejs dostępu do tych danych. Czyli tutaj mamy, wpisaliśmy sobie, szukam naukowca specjalizującego się w analizach grafów i tak naprawdę to, co jest pod spodem, jest tłumaczone na część, jest tłumaczona tego tekstu na zapytanie, które do naszego indeksu trafia, czyli do tego, w jaki sposób mamy w bazie te dane zachowane, ale ten czatowy interfejs daje nam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że możemy dopracować nasze zapytanie, czyli możemy, tak jak sobie na początku wpisaliśmy, że chcemy się dowiedzieć coś o grafach,
geografach i dostaliśmy naukowców, możemy sobie zawęzić na przykład tylko do danego uniwersytetu albo do danego kraju. Pod spodem tak naprawdę model jest w stanie też zweryfikować, jeżeli wpiszemy Włochy, to nie będziemy szukać w całych Włoszech, bo w Unite jest tylko chyba jeden uniwersytet z Włoch, czyli Politechnika w Turynie, i dostajemy odpowiedzi pasujące do frazy, którą wpisaliśmy, zawężonej po prostu dodatkowo. Ten czatowy interfejs też mocno przydaje się w momencie, kiedy nie do końca wiemy, w jakiej tematyce się poruszamy. Czyli jeżeli dotykamy, jeżeli ja miałbym kogoś z medycyny szukać, to pewnie też dopytywałbym czat o to, co jeszcze powinienem wpisać, albo kogo jeszcze powinienem szukać, albo kto jest podobny do tego, co ja wpisałem, po to, żebyśmy po prostu dostali, możesz włączyć, żebyśmy dostali więcej odpowiedzi i mogli w ten sposób taki bardziej iteracyjny albo interaktywny razem z botem po prostu rozmawiać. Czyli trochę to, co przyzwyczailiśmy się w momencie, kiedy ChatGPT pojawił się i możemy prowadzić konwersacje, uszczegóławiać, dopowiadać rzeczy, które pomagają nam uzyskać odpowiednie wyniki. I włączysz. Już do końca może być teraz. To, nad czym teraz pracujemy, to to, żeby jeszcze dodać strumieniowanie danych, czyli jak odpowiadamy. Wielkie modele językowe niestety chwilę działają i trzeba poczekać, aż one zwrócą nam wyniki. Tutaj akurat jest wersja taka, że dopiero kiedy będziemy mieć całą odpowiedź, nam się pojawia. Ale do tego interfejsu, o którym więcej Janek Kocyń zaraz pewnie opowie, dodana też jest funkcja taka, że po prostu mamy strumieniowanie, czyli to, co w czacie GPT między innymi jest jako podawanie po prostu token po token, czy słowo, że nie słowo po słowie, ale znak po znaku do naszej odpowiedzi. I tak naprawdę to jest ta ciekawsza forma interakcji z bazą naukowców, ale jeden cel tak naprawdę nam przyświecał, to żebyśmy po pierwsze mieli możliwość wyszukiwania tych naukowców, porównywania uniwersytetów i myślenia o tym, że może łatwiej nam będzie pisać w sieci Unite wspólne projekty. Mam nadzieję, że tak się uda. A przy okazji, budując to rozwiązanie, tak naprawdę łatwo możemy podmienić, zamiast bazy naukowców Unite'owych, możemy podmienić materiały studentów, jeżeli chcielibyśmy, żebyśmy w nich wyszukiwali, albo dołożyć pisma ogólne i zarządzenia politechniczne do tego, żebyśmy mieli lepszą wyszukiwarkę, co między innymi w tym czasie też testujemy, tak żebyśmy ten interfejs czy czatowy, czy wyszukiwarkowy mogli łatwo podmieniać i reużywać i po prostu dodawać nowe boty. Dobrze, dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Jeżeli chcielibyście więcej porozmawiać albo potestować, to pewnie w najbliższych tygodniach będziemy coraz większej liczbie osób dawać dostęp do tego narzędzia, żeby można było testować i zobaczyć, co jeszcze musimy poprawić. No bo LLM-y niestety często potrafią dziwne rzeczy nam zwracać i musimy na to się uodpornić jeszcze. Dziękuję pięknie. Nie wiem, czy jakieś pytanie jeszcze mamy, chcemy, czy... Jeśli nie, to jeszcze raz dziękuję bardzo i chyba teraz Jadek.